Dzień dobry Państwu, Piotr Kwieciński, program Bliska Zagranica. A naszym gościem jest dzisiaj Robert Czyżewski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Prezes Fundacji Wolność i Demokracja, zajmującej się, jak rozumiem, przede wszystkim relacjami polsko-ukraińskimi. Powiedz, czym się, tak dokładniej, czym się zajmuje Twoja fundacja? Fundacja, właściwie określenie, że zajmuje się tylko sprawami polsko-ukraińskimi, byłby znaczną redukcją. No właśnie. Czy rzeczywiście mamy powierzany przez Senat już od lat spory segment opieki nad Polakami na Ukrainie? To jest zarówno polskie media, jak i polska oświata w zdecydowanej większości, ale oprócz tego na Białorusi na przykład opiekujemy się polskimi mediami. Takim drugim segmentem to przez szereg lat pomagaliśmy wspierać Bielsat, szereg środków pozakrajowych, jakichś unijnych czy norweskich, amerykańskich wpływało przez do Bielsatu, przez Wolność i Demokrację. No i jest jeszcze dodatkowy element, taka powiedzmy wewnętrzna polska polityka historyczna. Od lat właściwie mamy bieg tropem wilczym, który jest rodzajem połączenia takiej imprezy. Związane jest z żołnierzami wyklętymi. Tak, prawda? Związane jest z żołnierzami wyklętymi. Swoją drogą odbywa się niedaleko tego studia, bo parokrotnie to było tutaj w Parku Skaryszewskim. W każdym bądź razie ty jako fundacja, ale również i ty jako po prostu Robert Czyżewski zajmujesz się stosunkami polsko-ukraińskimi, tym pojednaniem polsko-ukraińskim od lat, od ponad 20 lat, jeżeli dobrze pamiętam. Powiedz mi, to jest szmat czasu, a ty masz pewną perspektywę do spojrzenia na ten czas. Co się w tym czasie zmieniało? Na przykład, jeżeli sobie od strony ukraińskiej i od strony polskiej, no zacznijmy może od strony ukraińskiej. W takiej sprawie to chyba najważniejsze zmiany dotyczą społeczeństwa, zachowań ludzkich, no bo wszystko inne będzie tego funkcją. I myślę, że jeżeli chodzi o Ukrainę, to wbrew obawom, które sam żywiłem takie powiedzmy te 20 lat temu, ona się zdesowietyzowała. To prawie niemożliwe, ale wydobyła się z tego sowieckiego bagna na dwóch poziomach. Czy z jednej strony to już nie są sowieccy ludzie na poziomie tożsamości narodowej. To nie jest taka magma, amalgamat odwołująca się do Breżniewa tudzież kilku lat wcześniej. Takie postawy wciąż na Ukrainie występują, ale one są coraz bardziej marginesem. Z drugiej strony faktycznie stało się coś, co też przez szereg lat było trudne do wyobrażenia. Faktycznie doszło do unarodowienia Ukrainy. Znaczy ukraińskość zwycięża, pomimo przecież potęgi rosyjskiej, obecności rosyjskiej w internecie, w muzyce rozrywkowej. A jeżeli chodzi o stosunek do Polski, o relacje do Polaków? To już od lat poprawiało się. To znaczy Ukraińcy odwołując się, ci, którzy się czuli Ukraińcami, odwołując się do swojego mitu historycznego, sięgali do wieku XVII, a tam wszystko, co złe, to dawno przysypał kurz czasu, zostawały dni chwały, no i w związku z tym ci Polacy, już właściwie nieobecni na większości terenu Ukrainy, jawili się jako rodzaj takiego sympatycznego wspomnienia. I to było wtedy, kiedy zaczynałeś się tym zajmować, tak. 20 lat temu. No, a potem Polska się stała rodzajem naturalnej drogi do Unii Europejskiej. Później jeszcze Polacy to byli ci, którzy najczęściej wozili hełmy i kamizelki kuloodporne. A to było dostrzegane? Bo powiem szczerze, kiedy ja byłem na Ukrainie w okresie wojny donbaskiej w 2005 roku, byłem właśnie z jednym z takich transportów. Kiedy wróciłem do Kijowa i rozmawiałem tam z rozmaitymi ludźmi, Ukraińcami, orientującymi się generalnie w rzeczywistości, to dla nich ten udział, to wsparcie Polaków dla obrony Ukrainy było zaskoczeniem. Oni o tym po prostu nie wiedzieli. Nie wiedzieli, że tylu Polaków jeździ, że to odgrywa jakąś rolę. I ja nie mówię o ludziach nastawionych antypolsko, tylko po prostu nie wiedzieli. Czy to może kwestia twojego osobistego doświadczenia, akurat miejsca, w które trafiłeś? No, były polskie flagi na Majdanie, ale jeżeli chodzi o te transporty, to one rzeczywiście były dosyć spore i to zarówno zorganizowane, jak i indywidualne. Czy Ukraińcy to dostrzegali? Wydaje się, że tak. To znaczy, istnieje, gdybyśmy nieco teraz zmieniali temat, to oczywiście istnieje po naszej stronie, my to traktujemy dosyć nerwowo, ale istnieje pewna tendencja na Ukrainie, żeby przeskakiwać nad Polską i rozmawiać bezpośrednio z Berlinem. Ale to jest już zupełnie inny temat, bo należałoby też wspomnieć, co stało się z Polską, a co skomplikowało relacje polsko-ukraińskie. Przez szereg lat
Przez szereg lat III RP była narodzeniem państwa żyjącego kompleksem wobec Zachodu. No, kierowało Rzeczpospolitą III to pokolenie wychowane, patrzące na sklep Peweksu. Pokolenie wierzące w to, że uznające, że Polska jest panną biedną, ale również brzydką, cytując klasyka, w związku z tym powinna skorzystać z okazji, żeby siedzieć cicho, prawda? No więc właśnie, wydawało się nam, że jeśli chcemy mieć niemieckie autostrady, to kopiować właściwie powinniśmy wszystko z Zachodu. Znaczy, był to rodzaj takiego rzeczywiście takiej świadomości postkolonialnej. Stopniowo wraz z wzrostem w Polsce zamożności, w Polsce wzrosła pewność siebie. Znaczy, myślę, że ostatnie wybory polityczne w Polsce są w pełni z tym związane. Znaczy, trudno powiedzieć, czy obecna władza się utrzyma, ale jedno jest pewne, że pod hasłami, pod jakimi zwyciężała tamta władza, to już nie powróci. Czyli jeżeli obecna opozycja chciałaby wygrywać, to musiałaby wygrywać hasłami, na których PiS doszedł do wyborów, doszedł do zwycięstwa. Jeżeli chodzi o Ukrainę, to oczywiście ta narodowa duma, jaka się w Polakach pojawiła, ma swoje również odcień ukraiński. Znaczy, jakimś takim odpryskiem jest oczywiście powiedzenie hola i tam nie pozwolimy sobie na głowę wchodzić. Słusznie według ciebie? Nikt nigdy Ukraińcom wcześniej nie mówił sprawdzam i nie zapytał, a co będzie, jak my przestaniemy was wszędzie wspierać, jeśli wy nie usuniecie pomników Bandery. Przez szereg lat ci, którzy się zajmowali Ukrainą, wiedzieli, że te pomniki Bandery wypierają sowieckie czołgi z pomników, no bo stał T-34 na pomniku, on znikał, na to miejsce pojawiał się kurhanik UPA. Zresztą stawiający go absolutnie nic nie wiedzieli o polskich winach tej organizacji, a uważali, że winach wobec Polaków, tak. A natomiast oczywiście znali dobrze sowiecką propagandę, która przedstawiała UPA jako formację antysowiecką. I to zwrotnie, w takiej specyficznej dialektyce, działało korzystnie na rzecz tej formacji. I teraz wracając do rzeczy, ci, którzy wiedzieli, no to mówili, no tak, no Ukraińcy wypierają sowiecką świadomość, per saldo to dobrze. Ci, którym się to strasznie nie podobało, no to tłumaczyli sobie to tak, no nikt jeszcze w Polsce Ukraińcom nie powiedział, że nam się to nie podoba. I myślę, że w Prawie i Sprawiedliwości istniało takie głębokie przekonanie, że jak my im głośno powiemy, że nam się to nie podoba, to oni te pomniki porozbierają. To oni to zrozumieją. Tak, i się wycofają. I tak się nie stało. I co teraz? Teraz po stronie polskiej powinno się pojawić, po ukraińskiej zresztą też, pytanie, na ile to, co jest historyczną zaszłością, powinno być jedynym drogowskazem na przyszłość. No bo to, że dwa narody mają inną opowieść historyczną, to jest zrozumiałe. Gdyby miały taką samą, byłby jednym narodem. Dobrze, a teraz przechodząc do pewnego konkretu. Czy stykasz się ze zjawiskiem, o którym bardzo wielu mówi, to znaczy w ciągu ostatnich lat jednak zwiększania się na Ukrainie, pierwotnie istotnie marginalnych, ale rzeczywiście nastrojów antypolskich? Można by tu mówić o dwóch aspektach. Po pierwsze, na Ukrainie zareagowano fatalnie na wybory w Polsce. Rzeczywiście stosunek... powiem to inaczej. Dobre relacje z opiniotwórczymi środowiskami na Ukrainie, z ukraińskimi intelektualistami, ma generalnie rzecz ujmując środowisko Gazety Wyborczej. I oczywiście przekazując swoją narrację na Ukrainie, wmówiło Ukraińcom, że obecna władza jest tymczasowa. Skutek jest tego taki, że Ukraińcy wciąż chyba robią to, czego już nie robią w Europie, europejscy politycy. Czekają, że w Polsce dojdzie do powrotu starych dobrych czasów, kiedy nikt ich nie rozliczał z liczby pomników Bandery stojących na zachodniej Ukrainie. Ale może mogą sobie na to pozwolić, to znaczy być może rzeczywiście te polskie aktywa wobec Ukrainy, możliwość jakiegoś, w cudzysłowie, karania, no, używania jakichś wektorów siłowych wobec Ukraińców, jest bardzo niewielka. W związku z tym może oni po prostu mogą tutaj robić wobec Polski, zachowywać się jakkolwiek by chcieli, nie ma bez jakiegokolwiek realnego ze strony polskiej negatywnego efektu. Znaczy, wydaje się, że chyba niestety tak. Myśmy bardzo liczyli na to, że nasze niezadowolenie przełoży się na ogólną sytuację na Ukrainie. Chyba naszą ostatnią deską ratunku byli Amerykanie. Ale okazało się, że Amerykanie bez pośrednictwa polskiego są w stanie wspierać Ukraińców i nie oglądając się na to, że
że Ukraina ma narrację historyczną, jaką ma. Szczerze mówiąc, jeżeli ktokolwiek liczyłby na to, że Amerykanie z racji ukraińskiej opowieści historycznej wstrzymają dostawę pocisków przeciwpancernych, to może już chyba tylko liczyć na Żydów nowojorskich. No bo no, wyłącznie na Żydów nowojorskich to byłoby skuteczne, tylko że Żydzi nowojorscy i Żydzi izraelscy również no, z jakichś powodów nie mają aż takiej, mówiąc kolokwialnie, kosy z Ukraińcami, żeby tego od Donalda Trumpa wymagać. No wyraźnie, nie wchodząc dalej w ten temat, no jednak te przeciwpancerne pociski chyba dotkną na Ukrainę, co będzie poważnym kłopotem dla Rosji, ale my Polacy powinniśmy sobie postawić inne pytanie. Czy aby na pewno chcemy, żeby w zderzeniu z imperialną Rosją, albo przynajmniej z Rosją, która próbuje zachowywać się imperialnie, Ukraińcy zostali osłabieni. Czy to jest prawda? Przecież no, w miarę oczywista. Ukraińcy mordowali Polaków, no pewnie, że to robili. Tylko że robili to hen daleko na wschód od dzisiejszych polskich granic, a Rosjanom takie rzeczy zdarzały się w Warszawie. Rosjanom takie rzeczy zdarzały się w Warszawie, ale powiedz mi, czy na Ukrainie w tym momencie istnieje... Jak jest tą świadomością dawnej historii polsko-ukraińskiej? Odwołam się tutaj znowu do pewnej anegdoty. Dawno, dawno temu, w jakimś roku zamierzchłym strasznie, 2004, rozmawiałem sobie z pewną kijowską dziennikarką zajmującą się problematyką międzynarodową, osobą inteligentną, otwartą, znającą języki. I mówiąc o czymś, odwołałem się do kogoś, kogo określiłem jako działacza na rzecz polsko-ukraińskiego pojednania. A ona zareagowała na to w ten sposób, że ona kompletnie było to dla niej jakąś opowieścią z Księżyca. Gdzie tutaj, jakie jest tutaj pole do jakiegoś pojednania polsko-ukraińskiego? Ona po prostu nie zdawała sobie sprawy, jak mi się wydaje, z całej historii, i dodam, że ta pani urodziła się w Równem na Wołyniu. Wprawdzie zdaje się, że z tego Wołynia do Kijowa wyjechała jeszcze do szkoły średniej, natomiast i od tej pory z Wołyniem nie ma nic wspólnego, ale taka była jej świadomość. Jak to wygląda teraz? Jeżeli chodzi o... trzeba przede wszystkim pamiętać, że to, że znajoma, o której mówiłeś, czy też dziennikarka, z którą rozmawiałeś, tak się zachowała, to... wcale nie musiała mieć wołyńskich korzeni. Pamiętajmy, że po II wojnie światowej Sowieci nie tylko wywalili 500 000 Ukraińców z Polski na Ukrainę i niekoniecznie na zachodnią, ale z zachodniej Ukrainy wywozili Ukraińców hen daleko gdzieś w głąb Rosji, a przywozili tam zupełnie inne osoby, więc niekoniecznie musiałaby mieć wołyńskie korzenie. Tutaj należy powiedzieć znowu o dwóch rzeczach. Po pierwsze, elity polityczne ukraińskie są w znacznie mniejszym stopniu humanistyczne. Znaczy, z ich punktu widzenia to zaskakujące, że my tak mocno trzymamy się historii. To rzeczywiście jest ciekawe, zresztą my obaj tu siedzący jesteśmy historykami, ale historykiem był i były prezydent, i były premier. Obecnie Jarosław Kaczyński, mający pozycję w Polsce, jaką ma, jest fenomenalnym humanistą, naprawdę rzeczywiście zna historię. Wydaje się, że polska polityka jest jakby o wiele silniej historii uwiązana, podczas gdy ta ukraińska to są wszystko takie środowiska oligarchiczno-biznesowe, tak by to można określić, które postrzegają historię jak przeszkodę w załatwianiu jakichś ważnych spraw. Jeżeli chodzi natomiast o Ukraińców jako społeczeństwo, to oni się w silnym stopniu historyzują. Znaczy tam szkoła, która... Tam chyba jest historia obowiązkowym przedmiotem na maturze. No teraz trwają tam reformy, ale przedtem była. Można powiedzieć, że pokolenie Majdanu zostało przez taką szkołę wychowane. Historia jest podzielona tam na historię powszechną i ukraińską, i ta ukraińska jest obowiązkowa. Była do reform obowiązkowa na maturze, zdawana zawsze po ukraińsku, nawet przy rosyjskiej granicy, gdzie język ukraiński no, był swoistym dziwactwem i jakąś modą środowisk cudzysłów patriotycznych. Nawet kaprysem. Tam, kaprysem, tak. I nawet tam było to zdawane. Wszyscy znali pytania, wszyscy znali odpowiedzi. A czy innymi słowy, powiedzielibyśmy, że najprostszy sposób indoktrynacji, przy czym z naszego punktu widzenia chyba dość sympatycznej, bo to prowadzący do gwałtownej derusyfikacji tego środowiska. To środowisko wyszło na Majdan. I teraz jakie są tego skutki? Ukraina oczywiście na gwałt poszukuje tożsamości, która jest tożsamością odrywającą ich od Rosjan. Na okładkach podręczników jest więc teraz nie Bogdan Chmielnicki z kozakami idący na Lachów, tylko Wychowski idący pod Konotop, tam Ukraińcy parę lat później pobili Rosjan. A nie Sotnie Upa? One też są, ale one są przedstawiane, znaczy temat konfliktu, czy też zbrodni wobec Polaków nie istnieje. UPA jest formacją antysowiecką. Swoją drogą, my Polacy też się powinniśmy zastanowić. Czasami to są tematy bardzo trudne. W miejscu, gdzie UPA mordowała Polaków, odbyła się już za czasów
sowieckich, bitwa UPA z Sowietami, gdzie wielu UPowców poległo, notabene zwycięska. I teraz UPowcy urządzając tam wielką imprezę, może inaczej, Ukraińcy urządzając UPowcom no, specjalne miejsce pamięci, bo to jest taki przy okazji dosyć ładny cmentarzyk, no, Dalibóg nie chcą spotwarzyć Polaków, którzy tam leżą, tylko chcą upamiętnić pewien fragment swojej historii. To jest rzecz skomplikowana, ale bym chciał powiedzieć o czym innym. Obecnie Ukraina, sięgając do korzeni i mając relacje z Polską dość trudne, sięga bardzo chętnie po Litwę. Wielkie Księstwo Litewskie to jest nasze państwo, ukraińskie też. No to przede, ale to przede wszystkim jest narracja białoruska, prawda? No nawet więc, łukaszenkowska już w tej chwili. No więc właśnie, więc ja tylko czekam, kiedy oba słowiańskie narody skoczą sobie do gardła, mówiąc, a czy ono było naprawdę, bo Książę Konstanty Ostrogski w Ostrogu na Murze, gdzie jest Akademia Ostrogska, jest wymalowana cała historia Ukrainy, ani jednego UPowca nie ma na murze w Ostrogu. Są oczywiście Kniaziowie, jest Bitwa Orszańska i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, Międzymorze, z którego tak jesteśmy dumni, jest obecnie bardzo popularne na Ukrainie, ale to ci dosyć ciekawe, od państw bałtyckich po Ukrainę. Znaczy, jak my nie chcemy, no to nie, to do widzenia oni sobie własne zbudują. Z drugiej strony Litwini, mający do nas pewne pretensje, a w dodatku silniej czujący się zagrożeni przez Putina niż my, dosyć chętnie sięgają po Ukrainę, z którą właściwie przedmiotów sporu żadnych no właśnie, nie mają. Właśnie, to jest ciekawy, to jest ciekawy temat. Tydzień temu mój gość zeszłotygodniowy poruszał ten temat, były polski dyplomata na Białorusi, mówił o tym, jak bardzo mała przecież, malutka w porównaniu z Polską i mająca znacznie od Polski mniejszy potencjał Litwa, jak dalece jest obecna na Białorusi. I to zarówno jeżeli chodzi o kontakty oficjalne z władzą łukaszenkowską, jak i z opozycją, że Litwa na Białorusi dorobiła się statusu no bardzo ważnego partnera dla i jednych i drugich, mówiąc krótko, a Polska nie. I trochę podobna sytuacja jest na Ukrainie. Z tego co wiem, Litwa została operatorem jakiegoś dużego programu unijnego realizowanego na Ukrainie, wydaje tam jakieś ogromne ilości euro, czyli zależy od Litwy na Ukrainie dużo. Dlaczego to się nie udaje, coś takiego nie udaje się ani na Białorusi, ani na Ukrainie, Polsce? Czyli krajowi mającemu, wydawałoby się, potencjał, powtórzę się, znacznie, znacznie od Litwy większy. We wszystkich dziedzinach, jakby to podliczać, to przynajmniej kilka, jeśli nie dziesięciokrotnie większe. Odpowiedź jest chyba jedna, to znaczy chyba nie wiemy sami, co chcemy zrobić, mówiąc o całym okresie III Rzeczpospolitej, działają jakieś trzy wektory. Czy po pierwsze, mamy jakąś spuściznę postkomunizmu kołatającą się po MSZ-cie, no wymierającą w sposób naturalny, miejmy nadzieję, ostatecznie, ale mamy rzeczywiście, nazwałbym to taki pragmatyzm, chyba aktualnie byłby najsensowniejszy, ale do tego dochodzą, no myślę, jakieś pomysły neoendeckie, że a może by tak na tym wschodzie z kimś się dogadać, no może nie fizycznie coś odzyskiwać. Ale dogadać się z kimś, to znaczy, rozumiem, z Rosją. No tak? Właśnie, znaczy rzucanie haseł, a poza tym, no, ale przedstawiciele tego nurtu myślenia chyba nigdy w Polsce nie tylko nie rządzili, ale chyba też nie mieli jakiegoś realnego wpływu na myślenie tych, co rządzili. No powinniśmy błogosławić za to Smoleńsk, bo pytanie, czy polskie środowiska neoendeckie nie poszłyby o wiele bliżej na współpracę z Rosją, gdyby nie to, co w środowiskach opozycyjnych było nazwane sektą smoleńską. To, że PiS jest zbudowany wokół pamięci o Smoleńsku, a przynajmniej jego to PiS był, jądro. PiS był antyrosyjski zawsze, no głęboko i do trzewi, przed Smoleńskiem również. Zgoda, ale PiS, chcąc zwyciężyć, musiał asymilować wszystko, co było polską tradycją polityczną, również tradycję neoendecką. A ta jednak no miała takie koncepcje, żeby w historii, żeby ponad głową naszych wschodnich sąsiadów się z Rosjanami dogadywać, a kwestie zbrodni ukraińskich podczas II wojny światowej dodały do tego kolejny element. Znaczy ja mówiąc szczerze, tego wektora akurat nie widzę, to znaczy nie widzę elementu świadomej polityki endeckiej dogadywania się z Rosją, jeżeli chodzi o zarówno obecny rząd, jak i również jeżeli chodzi o rząd poprzedni, natomiast widzę co innego, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Widzę po pierwsze brak koncepcji, to znaczy całkowity brak jakiegoś strategicznego myślenia o wschodzie w jakąkolwiek stronę, a po drugie widzę też poczucie wyższościowe, które partnerów na wschodzie Polski często zraża. I nie mówię tu o Rosjanach, tylko mówię o Białorusinach i mówię również o Ukraińcach. Zgodzisz się ze mną? Poczucie wyższości istnieje, ale ono samo by nie wystarczyło, żeby ich zrazić.
To ewidentnie jest to hasło, które jeden z naszych polityków powiedział: z banderą do Europy nie wejdziecie. No, można takie hasło postawić, tylko to wtedy trzeba mieć ze sobą Europę. A nie mieć sytuację taką, że kilka dni po rzuceniu takiego hasła ukraiński polityk, któremu my zabraniamy wjazdu, czy też nie wiem, człowiek od organizacji mającej faktycznie polityczne konotacje ukraińskie, śmieje się nam w twarz. Tak, śmieje się nam w twarz w Berlinie na przykład, bo tam poleciał. Znaczy, jeżeli... Niemcy wpuścili mimo wystawionego przez Polskę ogólnoeuropejskiego zakazu, no więc właśnie. Który powinien działać. Znaczy, jeżeli już, pomijam kierunek działań, ale to już przynajmniej jak tak działamy, to należałoby działać skutecznie. Znaczy, rozpaczliwa nieskuteczność naszych działań jest tutaj dodatkowym elementem. Wydaje się mi jednak obecnie, że nasz MSZ zachowuje się zupełnie inaczej. Patrzę z nadzieją choćby na to, co się teraz, tak, to się dzieje w Chruszowicach. Szereg ruchów tam to są ruchy właściwe po polskiej stronie. Dwa słowa powiedz, o co chodzi, bo widzowie mogą nie wiedzieć. Chruszowice od właściwie roku, bo to kwiecień 2017, stały się takim punktem niezgody polsko-ukraińskim. Tam rzeczywiście nielegalnie Ukraińcy postawili na cmentarzu pomnik cmentarny, który właściwie był upamiętnieniem UPA. Według ukraińskiej opowieści w tym miejscu chowani byli w sposób skryty żołnierze tej formacji, znoszeni tam. Ten pomnik został zniszczony w Polsce. Tak, pomnik został zniszczony nielegalnie również i teraz rozumiem, nie, pomnik nie został zniszczony nielegalnie, ponieważ państwo polskie zadbało o to, żeby było prawo, które zezwala miejscowym, lokalnym władzom na demontaż tych upamiętnień, które są postawione nielegalnie. Tak czy tak w tej chwili rozpoczęły się tam, rozumiem, Ukraińcy zażądali, tak? od nas, żebyśmy to odbudowali, a jeśli nie, to zakażą nam poszukiwania naszych grobów na Ukrainie. Myśmy tego nie odbudowali, oni zakazali. No i w tym momencie wszyscy, którzy są zwolennikami twardego kursu, mówią, ciała pomordowanych na Wołyniu krzyczą, ponieważ nawet krzyż na ich grobie nie stoi. A Ukraińcy czekają, że coś zrobimy w Chruszowicach. I PEN zareagował dobrze, ponieważ poinformował Ukrainę o tym, poinformował ambasadę, Związek Ukraińców w Polsce. I dzisiaj rozpoczęły się tam prace w Chruszowicach. I zdanie IPN-u jest jak najbardziej słuszne. Prace, rozumiem, ekshumacyjne, mające na IPN celu poszukuje, wydobycie... czy faktycznie są ciała pod tym monumentem. Bo jeśli tak, to martwym, kim by nie byli, nawet przypominam żołnierzom sowieckim czy żołnierzom SS, należy się pochówek. Godny pochówek, tak jest. Jeśli myślę, nie że ma, to jest, myślę, że to jest dobry moment, dobry punkt, żeby zakończyć naszą rozmowę. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję serdecznie. Moim państwa gościem był dzisiaj Robert Czyżewski, który wiele już lat działa na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego. Piotr Kwieciński, to był program Bliska Zagranica. Do widzenia państwu.